Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek Let's Play Shadow the Hedgehog. I specjalnie zaczynam na title screenie, bo chciałem wam coś pokazać, czego prawdopodobnie już nie zobaczycie, albo będę po prostu tak robił. Ale najpierw tu, góra, okej. Okay. Musimy kontynuować nasz story mode. Jak widzicie, jesteśmy no już praktycznie w połowie, możliwe, że nawet w tym odcinku skończymy. I chciałem wam coś po prostu pokazać. Nie będę tego tłumaczył ani nic. No. Kiedy przechodzimy grę, mamy takie przerwiemy rozgrywkę i znowu zaczniemy ją, wznowimy. Mamy takie małe przewrócenie nam akcji, przypomnienie co nam, co było. W zależności od historii, a jest ich 326, one się różnią od siebie. Różne są teksty Shadowa, jakie nawiązują do poprzednich lokacji względem tych, w których był ostatnio. Ale dobra, no nie będę tego tłumaczył, rzecz jasna. A teraz zaczniemy dalszą naszą historię. Dobrą, pure good. Commander, Com Sector B3 are reporting that the black aliens have successfully been driven out of Westopolis. We've contained them in the forest, and they're completely cut off from the rest of their support. Well done, Captain. What about Shadow? Sir, we think Shadow escaped into the forest with the black aliens. Alert all field commanders in Sector B. I'm authorizing full use of all tactical weapons. I want both black aliens and Shadow stopped and buried. Failure is not an option. Yes, sir. It's over, Shadow. You'll finally be exposed and eradicated for the evil that you are. Jestem w sumie ciekaw, co oni mają za źródła. Ja byłem przecież właśnie w parku rozrywki Eggmana, a nie w jakimś lesie. Dobra, Death Ruins. Ruiny śmierci? I guess. Mogę tak to przetłumaczyć. Ale dobra. Fajnie by było, jakbyśmy skończyli w tym odcinku ścieżkę Pure Good. Okej. Jestem ciekaw, czy ktoś zauważy pewną zmianę, którą zrobiłem. I specjalnie o tym mówię, żebyście zwracali uwagę na wszystko. No bo chcę zobaczyć, czy jednak zauważycie jakąkolwiek różnicę. Ups! Ledwie co zacząłem. Ale tak, jest tutaj Róż, ma swoje wdzianko z Sonic Heroes. Swoją drogą to wzięko jest ekskluzywne dla gier Renderware. Tak mała ciekawostka. Więc jak widzicie, Róż jest po tej dobrej stronie. I już nie zobaczycie w ogóle tego, że jest normalna strona, bo no, mamy samo na wprost, że tak to powiem. Ale tak, to wzięko jest ekskluzywne dla gier Renderware z Soniciem. Czyli tylko zobaczycie to wzięko w Sonic Heroes i Shadow the Hedgehog właśnie. Więc celem tej podróży jest wybicie znowu Black Aliens, Black Arms. Będę się, żeby nie było to prawdopodobnie, będę się starał do nich mówić po ich normalnej nazwie, czyli Black Arms, a nie Black Aliens, ale może czasami mi się omsknie i będę referował do nich jako Black Aliens. Takie tam. Więc wzięliśmy karabin. Znaczy karabin, to jest chyba AK? To jest chyba AK. Ale głowy nie dam. Nie, to chyba jest AK. Ja nie chcę Black Dooma. Dobra. Taka ciekawostka, że możecie też przyłączać tymi, no, strzałkami. Lewo to jest zła droga, prawo to jest dobra droga, a środek to
jest droga neutralna, która w tym wypadku wszystkich eliminuje. Chociaż nie ma tej drogi. To jest w ogóle śmieszne, że możemy ją aktywować, chociaż jej nie ma. Zapomniałem po prostu o tym wspomnieć w pierwszym odcinku. Bo jestem przyzwyczajony zmieniać w locie, znaczy nie w locie, tylko pauzować i wtedy zmieniać to. Tak na wszelki wypadek pilnuję, gdzie są kosmici. Ty! Co za ham i prostak, ale przynajmniej nasz progres się nie resetuje w ogóle. Znaczy progres, no poza punktami to nic nam się nie resetuje. Dobra, więc będę po prostu zachrzaniał. Tu jest większa szansa, że przeżyję. No serio, uwielbiam rzeczy. Uwielbiam to, że czasami w tej grze bycie szybszym niż cokolwiek może wam uratować życie nawet. No nie, no to teraz musimy iść dalej. Zobaczyć tu. A jestem w sumie... Aha, tu jest skrót, dobra. Nie będę tutaj chodził skrótami, bo nie opłaca się większość z nich. I to są pijawki, tak? No, nie wiem, ja to nazywam pijawkami. Odkąd po raz pierwszy zagrałem w tą grę, to nazywam te małe cudeńka pijawkami, bo tak po prostu wyglądają i tak mniej więcej ich działanie wygląda też. Blast Story to jest najbardziej pokazane, bo chyba nigdzie indziej, jeśli dobrze sięgam pamięcią, nie jest pokazane jak one... Jaki jest ich logarytm działań? Logarytm? Nie. Algorytm. Za dużo matmy ostatnio. Logarytm i to sprawy. Algorytm będzie. Czasem jestem zbyt zmęczony, żeby myśleć nad tym, co mówię. Tu coś jest fajnego? Tu jest klucz. Klucze są po to, żeby otwierać jakieś różne skróty. W każdym razie to są pokoje. Po prostu, żeby otwieramy wtedy pokoje. I w nich różne się rzeczy znajdują. Skróty. Chociaż to chyba... Skróty polegają na tym, że nie, że ten pokój jest po prostu akurat tak idealnie przecięty w pół pokoju, w pół poziomu. Tylko po prostu, jeśli dobrze pamiętam, to portale są. Teleporty, portale, whatever. I wtedy... No, teleportujemy się, no. Prosto chyba jest, no. Sądzę. Nie będę używał Chaos Control. Chaos Control to chyba będziecie widzieć tylko w playthroughcie neutralnym, nie naprawdę. Się zbytnio nic nie liczy. Okej. Okay. Tak. Jak się przez chwilę zastanawiałem, czy oni się liczą jako Black Arms. Ale mnie ostatnio tak coś ścina. No nie. Nie lokuj się na to. A na końcu odcinka oczywiście powiem, co tak naprawdę zmieniłem. Nie, goddammit, tak przed. Ale i tak miałem 600 punktów. Nie za dużo. Lamię dziś. Może dlatego, że zmęczyłem się graniem w LEGO Władca Pierścieni. No serio, ostatnio coś mnie ta gra tak wzięła, żeby ją wystuprocentować. Nie wiem co, nie wiem czemu, ale jakby mnie tak wziął z wystuprocentowaniem właśnie LEGO Władca Pierścieni. Fajna gra. Jeśli mam być cztery. Czasem mnie wnerwia, jak w najbardziej niespodziewanym miejscu coś się akurat znajduje, czego byłem, czego, co było mi potrzebne do questa. I dlatego nie gram często w RPG.
najwyżej to w jakieś proste RPG typu, nie wiem, Spyro Shadow Legacy albo Sonic Chronicles. To co najwyżej. No i ostatni. Tak przed końcem umrzeć, to tylko ja potrafię. Pewnie on miał do dupy rangę, znając życie. Ile to mi zajęło? Hero Mission completed. Ale przynajmniej no właśnie Hero Mission mam zrobione. C. Ej, to, tak to nie jest źle. Spodziewałem się E. Już w sumie nie pamiętam, kiedy ostatnio dostałem w tej grze E. To chyba jak pierwszy raz w nią zagrałem. Ktoś poziom mi chyba zajął chyba pół godziny i wtedy dostałem E. Swoją drogą chyba się zbliżamy do tego poziomu. Nie pamiętam, czy to było w Pure Good Runie. Having a little trouble with those gun agents, are we? What a pitiful bunch. What'd you say? We're not here to exterminate these poor creatures. On the contrary. What? What is he talking about? What are you saying? All will be revealed tomorrow. Tomorrow? Shadow, you should rest. You need to be ready for tomorrow's ritual. You scum! You're going down! Szczerze mówiąc, nie rozumiem trochę Black... jak on to miał? Kurde. Wspomniałem, jak on się nazywał. Black Arms... Black Doom! Black Doom tutaj, na serio nie wiem czemu, ale... No jest taki trochę... Chciałem powiedzieć o ziemi przez chwilę. Wydaje mi się trochę tutaj taki nierozważny, no bo mówi tutaj Shadowowi, że no, musisz odpocząć i bum, bossa wysyła. No coś mi tu właśnie nie pasuje z tym. No, daj mi Chaos Control. Dobra. OP jest Chaos Control po prostu na bossa. Nie dość, że ci bossowie dają w cholerę po prostu energii, to no jeszcze właśnie no energia tak wolno leci i tak szybko się odnawia poprzez strzelanie do bossa. No, jak oglądaliście Sword Art Online, to sytuacja może być podobna do czegoś. Shadow? Not you again. Nice to see you too. Looks like those black creatures are headed out to space. We're on our way to the Ark, so I guess that means we're going too. Ark. Come on, let's roll. Next stop, the Ark. Chaos Emerald? You've got to be kidding me, guys. This is like taking candy from a baby, which is fine by me. What is it? The research lab. It's going to be destroyed.
Something must be done. Please, Shadow, I beg you. Help Grandfather and those aboard the Ark. Please. I'll be there, Maria. I swear, whatever it takes, I'll take care of the Ark and the Professor. Ja, to jest ten poziom, o którym mówiłem. O-o. Ale nie, trochę jestem w nim już lepszy. Lost Impact. Ale powiem wam szczerze, że nawet lubię ten poziom. To jest najlepsze. Chociaż gubię w nim jedną rzecz. Zawsze. Ale też taka ciekawostka. Pewnie ci, co znają się troszkę lepiej na angielskim, będą wiedzieli o błędzie, który występuje w pierwszej cutscence, którą widzieliście, czyli tą z Sonikiem. Sonic tam mówi we're going to Ark, so that means you're going we're going to. Co w dosłownym tłumaczeniu znaczyłoby wybieramy się na Arkę, co znaczy, że my też lecimy. Tak, mniej więcej, nawet nie pamiętam dokładnie tego tekstu. Więc teraz ogólnie wyjaśniłem wam, dlaczego to jest błąd. Nie powinno być my, tylko ty. I jak się okazuje, był to po prostu błąd pisarzy. To nie jest błąd tłumaczenia, bo tłumaczenie z japońskiego też tak powinno brzmieć, żeby nie było. Ale po prostu... No jakoś tak się złożyło, że taki malutki błąd był. No i teraz wszyscy wypominają ten błąd. Ale nie, na serio, na taką dużą grę taki jeden błąd to jak dla mnie jest w pisaniu. To jak dla mnie jest po prostu podziw, że tylko jeden taki malutki błąd się wdał. Spróbuję to wyedytować, żeby nie było tego błędu, chociaż nie, no może lepiej nie. Nie wiem w sumie sam. Jak widzicie, zbieram tutaj jeden typ spluwy, gdyż w tym poziomie akurat ten typ spluwy jest najlepszy. Zawsze jest po prostu ten jeden typ, który jest najlepszy na dany poziom. Akurat tu jest ten, bo on zadaje najwięcej obrażeń. Jest troszeczkę powolniejszy niż po prostu karabin zwykły, ale zdecydowanie więcej miecz zadaje. Więc tak, musimy rozwalić... nie wiem do końca jak przetłumaczyć ich nazwę, ale Artificial Chaos to jest mniej więcej, jak by wam to tłumaczyć, jak pamiętacie Chaosa z Sonic Adventure 1, te eksperymenty są bazowane nad nim i są one też specjalnie uzbrojone, te hełmy, żeby przypadkiem nie obrócił się przeciwko nim. Co, nie jestem do końca pewien, jak to jest w tym przypadku, czy one się po prostu zbuntowały z czymś, czy po prostu bronią Arki w tym momencie. I tu jest taki mały skrót, przez co nie musimy czekać na tą windę. I kolejny skrót z tymi rurami. Tak, muszę ich zabijać. Znaczy nie muszę, ale w sumie aż zobaczę, czy... A no tak, nie mogę Black Dooma wymusić, bo tutaj... Tak, możemy tą bombę wziąć i ją rzucić gdzieś. Gdziekolwiek chcemy. Tak, oni chyba nic nie mają ważnego dla mnie. A, dobra. No i możemy użyć Chaos Blast. To chyba po raz pierwszy, jak widzicie. No dobra, w każdym razie to jest Chaos Blast. Czyli ogromny wybuch wywoływany mocą chaosu. I jeszcze tak zrobię jedno. A co się będę? Jest to najpotężniejszy atak Shadowa, póki co. Na tą chwilę wiemy tylko o tym. Fabularnie. No i tutaj jest taka pseudo minigierka właśnie z tym turetem. I to jest chyba jedyna sekcja, w której, że tak powiem, gra mniej więcej płynnie chodzi w 60 FPS-ach.
No serio, ta gra ma strasznie duży problem. Gdyby wyszło na PC-cie, to prawdopodobnie bym nagrał z PC-ta, żeby były stałe 60 klatki, ale nie wyjdzie nigdy. Więc cóż. Chociaż z drugiej strony ktoś by mi mógł powiedzieć, mogłeś przecież nagrywać na emulatorze i byłoby dużo lepiej. Też nie, bo ta gra ma problemy wszędzie. Albo mógłbyś nagrywać na GameCube, ale tam nie ma dobrego widescreena, a poza tym ja bardzo lubię PlayStation, tu mam tą grę, więc dlaczego miałbym nagrywać z GameCube'a? I tu mogę wymusić każdą rozdzielczość, jaka mi się podoba. Znaczy nie każdą, ale mogę sobie wymusić rozdzielczość, jaką chcę. I tutaj działa to. A tamto mogę tylko co najwyżej 480i zamienić na 480p. To tyle, jeśli chodzi o GameCube'a. Nie, Maria. To nam jest potrzebne. Kapisci? No, to są w ogóle takie działka, jakby. Możemy nimi walnąć o coś. Pierścionki. No cóż, czasami tych chaosów może być dużo schowanych. Tutaj chyba nie ma żadnego, co nie? Nie ma też tutaj żadnego wyjścia. No, tu jest tylko taka przesiadka. To swoją drogą jest dziwna taka przesiadka. Chociaż może jakby ktoś zginął, to zawsze jest coś takiego. Już jak widzicie 5 minut spędziliśmy, a dopiero mamy 8 ich. A ten poziom jest długi. Do zrobienia. Za pierwszym... Chyba to nawet pół godziny nie było, jak pierwszy raz odpaliłem ten poziom. Było chyba dużo więcej, chyba godziny nawet bym to zrobił. Teraz mniej więcej pamiętam, gdzie są wszyscy, ale wiecie, no jeszcze moja pamięć nie jest za dobra do tych poziomów. Westopolis mam opanowane na 100%, ale tego poziomu za Chiny nie mogę zapamiętać wszystkich lokacji tak na 100%. Ej, możemy wyjść z tego tureta, ale nie chcę mi się. Taka też, nie wiem, czy ciekawostka można to powiedzieć, ale coś na pewno. Dobra. Mamy 24 minuty. Zobaczymy, ile mi ten poziom zajmie. Jeżeli bardzo długo mi zajmie, to nie będę robił już ostatniego poziomu. Jeśli niedługo mi zajmie, to nie będę, to będę robił. Bo z drugiej strony też ten ostatni poziom będziecie widzieć dwa razy, więc na pewno bym nie robił go. Jak już by ten odcinek miał nawet pół godziny. No tu nie ma żadnego. Ale jest kluczyk. Kurde, myślałem, że mi się uda. No nic. Więc na pewno nic tu nie ma. Jak wolę się upewnić dwa razy. Nie ma czy nic. What the? Ominąłem załadowanie poziomu. Przynajmniej checkpointa uruchomiłem, ale straciłem spluwę. Jej. Zarąbiście. Ominąłem ładowanie poziomu. Tyle przegrać. Nie, ale czasem po prostu gra się strasznie może długo ładować, przez co używanie spindasha tam, gdzie jest akurat trigger do ładowania poziomu, nie jest dobrym pomysłem. No i czy możemy od razu wyjść? No nie wiem, o co jest spojrzeć. Gin. Dziękuję. Pyk. O, was jest tutaj dwóch! Więcej was matka nie miała. Panowie, muszę od was pożyczyć broń. Nawet tą, chociaż ona jest dziadowa. Ale... No, niby ma na jednego hita, takiego... Chaosa, ale... Nie wiem, bardzo nie lubię. Co przyda mi się już tak... Trochę jednego, więcej amunicji, jeśli... Będzie tego. No i ta broń ma strasznie mało amunicji, więc...
Jeżeli bardzo chcecie jej używać, to używajcie jej po prostu. Dużo jej zbierajcie. Naprawdę dużo. Tu nic nie ma, ale trzech chaosów załatwionych. Znaczy mówię po prostu chaosów, bo... Nazywam rzeczy po imieniu, bo tak to wygląda, jak chaos jeszcze w tej swojej nazwie ma chaos, więc... czy tu nie są przypadkiem te drzwi, od których mówiłem? Nie. To jest taka ciekawostka, trochę z bety. Otóż, a propos kosmitów, to jeszcze do tego, jak gra była cenzurowana, to jeszcze sobie wymyślili, że po prostu najpierw nasi kosmici kochani mieli krew czerwoną po zabiciu, a teraz mają krew zieloną. Nie wiem, trochę jak na moje nie ma to trochę sensu, dlaczego taka zmiana musiała zostać zrobiona. Ale no dobra, no nie żeby coś. Chociaż... mówię, teraz już z bety taka ciekawostka. Otóż wcześniej jeszcze była trzecia opcja kamery. Znaczy trzecia opcja sterowania kamery, nazywacie to jak chcecie. Na razie mamy dwie. Tutaj mamy tylko dwie. No, normalny movement. Tak, coś, żeby zablokował się Shadow w danym kierunku. I jeszcze miał być trzeci, który miał trochę wyglądać jak przybliżenie, nie wiem jak, takie przybliżenie z możliwością Ratchet & Clank po prostu, tak jak z pierwszej osoby Ratchet & Clank, czyli po prostu mamy wskaźnik nasz, możemy się ruszać i możemy wcelować w kogoś. Znaczy to nie jest z pierwszej osoby, bo bądź to się tak mniej więcej wygląda w Ratchetie. No ale dzięki temu mogliśmy troszkę lepiej celować. I to jest fajne. O, i tu mamy te drzwi, o których mówiłem. Otrzymujemy 5. W każdym poziomie jest 5 i przez to po zebraniu 5 mamy, tak szczerze biorąc, 100% poziomu zrobione. No i jeszcze oczywiście musimy 3 rangi A zdobyć. To chociaż to już zależy bardziej od poziomu, bo no jak mówiłem, niektóre poziomy nie mają 3 misji, tylko 2. Dobra. Ale teraz muszę znaleźć jakąś spluwę, żeby wysadzić tych dwóch na raz. Tak, żebym nie zapomniał czasem, bo... Czasem zapominałem o nich. Jak wiecie, no... obejrzałem obok niego. Okej, wrócę tu za chwilę. Chyba któryś z nich walnął w ten dynamit. Po prostu wybuchnął. Ale dobra. Nie, żebym narzekał, czy coś. Broń Bigu. Najpierw sobie idę górą tutaj. Nie ma to w sumie różnicy, w zależności od tego, co będzie pierwsze w moim wyborze, ale... Zawsze się warto porozglądać, żeby było. Mam tutaj broń. Gówniana broń. Jej! W sumie to ma więcej amunicji pewnie. No właśnie. Więc przynajmniej to jakby wykorzystam. No kurde, lele. Ty masz ten... Nie, to nie. Okej, więc znowu idziemy do działka. Ten poziom strasznie długo mi zajmie, z tego co widzę. Nie. Nie pozbywam się spluw. Spluwy są fajne. Chociaż przyznam, że niezbyt lubię ich znaczy, niezbyt lubię ich używać. Znaczy, lubię ich używać, ale... bardzo się czasem staram ich nie używać, bo bądź co bądź to jest nadal gra sonikowa. Ale po prostu jak widzę, że przeciwnik ma pasek dłuższy niż on sam życia, to już mi się odechciewa nie używać broni. A tu jest właśnie w tym przypadku, chociaż nie wiem, czy to nie
jest wina patcha na widescreen, że właśnie te paski ich życia są dłuższe niż oni sami, ale jak grałem normalnie, to też chyba były właśnie tak długie. O, ty jeszcze. Nie. To bingo? Kurde, nie patrzyłem się, ile ich miałem. O, jest tu checkpoint. Okej. Szybka teleportacja. Właśnie po to są te checkpointy też, że możemy się w danej chwili przenosić. Nie aktywowałem pierwszego checkpointa, ale fajnie. Wolę to powtórzyć, żeby się upewnić, że go nie zostawiłem. Aha, i możemy strzelać przez sufit. Okej, obejrzę się tu na wszelki wypadek. Chcę zobaczyć, czy ich nie ma. Czy ma tu jakiegoś schowanego. Tego. Bo niektóre poziomy mają jednego więcej na wszelki wypadek. Jakby się na przykład coś zgliczowało i jeden by umarł i tego byśmy by nam nie zaliczyło. W Westopolis, z tego co pamiętam, kosmitów jest akurat tylu nam trzeba, ale na przykład już żołnierzy GUN jest o jednego więcej. Taka tam ciekawostka. Dokładnie ze wszystkimi poziomami to nie wiem, wiem tylko, że w Westopolis jest akurat taka sytuacja, że kosmitów jest na styk, a żołnierzy dali o jednego więcej. Prawdopodobnie właśnie, żeby uniknąć jakiejś złych rzeczy. Dlaczego aktywował mi się Chaos Blast? Przecież nic nie zrobiłem, nikogo nie zabiłem, ani nic. Aha. Czyli nic mi po tym Chaos Blaście właściwie. No i Chaos Blast też leci, jak nie możecie go aktywować też. No, może lepiej, żebym się tu nie obracał, bo tu było akurat potrzebne. Demet. O, tam coś jest w sumie. Co tam jest? Czy to jest rakieta? To jest rakieta, lol. Pierwszy raz to widzę. Jeszcze mi się aż spojrzeć, co tam jest. Uuu. Fajne rzeczy. Prawdopodobnie to jest droga do klucza, bo drogi do klucza są właśnie najczęściej schowane. I pewnie nie pierwszy raz to widzę, tylko zapomniałem o tym. W końcu musiałem to widzieć, że przeszedłem tą grę kilka razy, 5 już, na 100%. I od razu mówię, że w końcu te bonusy z Sonic Heroes dojdą, tylko na razie chcę sobie zrobić taką mini przerwę od Sonic Heroes i tyle. Ale spokojnie, wrócę. I znowu odcinek będzie nie wiadomo jak długi. Znowu będzie miał 40 minut, ale przynajmniej mamy chyba ile? 3 kascenki do tłumaczenia? O ty kurdu. Jeden swing. Dobry, ty, o ty. Dobra, nie wiem, po prostu nie zobaczę. O ty. Co tu jest? Tu jest checkpoint. Dlaczego atakujecie checkpoint? Tu nic nie ma. Czasami jest bezużyteczne. Czasami. Zawsze. Dobra. Pyk. O, ten to jest ogrom. Jeśli dobrze pamiętam, on ma cholerę życia. Tu by się przydał Chaos Blast. Trudno jest w niego wycelować. Gin! Ja cię kręcę. Nie, zginę zaraz. Pierścienie? Halo?
multiplying and how many of them can there be? Well, prawdopodobnie zginę. Ale jak to mówią? Raz można YOLO. Ginże! Czemu nie łapiesz fokusu? Jej! Dało mi się, ale fajnie. I żyje. Aha, to są pierwsze. Brawo. Brawo, Pixel. Jesteś lamą. Chyba tu chyba ich nie ma. Chyba. No i dobra ranga poszła się chrzanić. I znowu muszę go zabić. Świetnie. Prost, kurde bele, świetnie. Gin. Dziękuję. Ja mówię, tu chyba nie ma już żadnych. Pyk. Ha! Już się bałem właściwie, że wlecę w to znowu. Ale tak perfekcyjnie po prostu wleciałem. No. Ja tu w ogóle... Aha, tu jest normalna misja, albo dobra misja. LOL. To by wiele wyjaśniało. Chwila, moment. Dziwne, dlaczego tu nie ma złej misji. Ale dobra. A tyś tu się schował. Kurz. To ja tu tak na YOLO wszystko lecę, a... Ten się chowa. Dobra, to jest normalna droga. I chyba kogoś ominąłem, bo nie sądzę, że powinienem mieć tu już ich 9 brakujących. No tyle jest. Teraz 8 mi tylko brakuje. Mam jakieś dziwne wrażenie, że powinienem mieć ich więcej. A może to tylko moje wrażenie. Takie dziwne. O i pamiętam, ich jest tu akurat dużo bardzo na tej drodze. Na tej drodze jednej. Więc zaraz powinien być ich chyba 30. W ogóle nie wiem dlaczego ich... Dlaczego ja cały czas klikam, spamuję ten przycisk, mogę go po prostu przytrzymać. Stare nawyki! Chociaż w sumie nie wiem dlaczego, skąd mam ten nawyk, bo nawet w Metal Slugu mogę tak robić, że po prostu mogę przytrzymać. A no tak. Bo przecież pistolet w Metal Slugu jest. A pistoletem po prostu jest strasznie wolno. I spamowałem, żeby szybciej leciało. Co swoją drogą działa? Dobra, tu już ich powinno być 3. Gdzieś tu. Znaczy, jeden chyba powinien być dalej, ale tu powinno być już ich dwóch. Gdzieś. Dajcie mi coś do bum bum. Daj mi bum bum. Daj mi bum bum. Nie au au, tylko bum bum. Ciuum. Elo. A nie. Pomyliłem się znowu. Kurde, co się nazywa? Szczał. Dziesiątkę. 40 mil, nie no, świetnie. Ja naprawdę nie planowałem, żeby te odcinki tyle miały. To nie moja wina. Wow, 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 wow. Mam tak, bo teraz się ich stworzyło 1 000 000. I gra nie ogarnie. I teraz zrobiliśmy jedno wielkie koło, bo Pixelek zapomniał, gdzie jest dwójka tych Artificial Chaos. U, jak przyspieszyło 60 FPS-ów.
60 FPS. Asus. Wow, ale to na serio, ten skybox to jest świetne według mnie. Jest ciekaw w ogóle, co to jest na górze, bo co? Bo jesteśmy praktycznie w środku arki, więc co to jest na górze? Co jest? Ja przeleciałem przez niego. Czym, że nie. Nie. Dobra, więc zrobiliśmy jedno wielkie kółko. Co nie pomaga mi w niczym. Ha, już chyba wiem, gdzie on będzie tak właściwie. Ło! Okej. Okay. Uratowałem się. Uf. Nie. Jeszcze raz nie. Tu jest. Będzie problem, bo nie zrobiłem tam zapisu, ale wiem, gdzie on jest. Wiem, gdzie on jest. I po prostu... Aha. Perfect. Dlaczego ja nie robię tych zapisów? Teraz muszę przeczekać. Kurde. Jestem prawie pewien, że wiem, gdzie on jest. Ten ostatni. Tylko tu jest pytanie, gdzie? I jak mam się tam dostać teraz? Bo albo on jest na początku, albo gdzieś w środku. To wiem na pewno. Bo jak na początku, to mamy problem, bo nie zrobiłem zapisu tam. Jeśli w środku, to już jest troszeczkę lepiej. I prawdopodobnie ten odcinek będzie miał w tym momencie 50 minut, bo mi to zajmie pewnie pół godziny. No znowu. Nie, to jestem już pewien, że ten pierwszy raz mój zajął godzinę. Nie lubię tego poziomu. Nie lubię tego poziomu, robiąc go na pure good. Ale jest spoko, jak go robię na neutral. Powinien coś zrobić... Właśnie. Powinien coś zrobić to... Żeby później zrobić tej samej kawy. Nie sądzę, że go... Nie. Tu chyba nie było ich. Więc gdzieś tu chyba będzie. Jest jeden pokój, o którym zawsze zapominam. I możliwe, że albo w nim nie byłem. Znowu. Albo w nim byłem. I... jakiegoś innego teraz szukam. No tak, jest przecież ta droga. O! Dobra, to już wiem. Teraz się cofnę i będzie znowu teraz... Tak. I teraz może... Wait, what? Jestem lekko skonfundowany. I to nie ten poziom jest. Bo w tym poziomie arki jesteśmy chyba dwa razy tylko i ta sama sekcja się pojawia. Pomyliło mi się po prostu stamtąd. Okej. Tu będzie. Tak, jesteśmy na początku. Tak. Elo. Wiedziałem, że to jest ten pokój, o którym zawsze zapominam. Maria, spokojnie. Ale to tyle jak na razie, ludzie. I zmiana o jak... Ojej, ranga E. A więc po raz pierwszy od dawien dawno ją zdobyłem.
A więc ta rzecz, o której mówiłem, jaką zmieniłem w tym odcinku, jest taka, że po prostu zrobiłem, wymusiłem 1080 i na grze. A więc to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa. Control!